Patryk, ostatnie dni minęły pewnie w lepszej atmosferze. Takie zdjęcie zrobiłeś sobie z Romario Balde po meczu w Gliwicach, wskazując jednoznacznie, kto był jego bohaterem, ale myślę, że cały zespół zasłużył na oklaski, no, za kawałek charakteru zostawione i zdrowia zostawionego na boisku. No tak, cały zespół zasłużył na pochwały, bo naprawdę nie jest łatwo w dziesiątkę wygrać mecz. No a Romario, można powiedzieć, że został takim bohaterem, bo strzelił gola, ale na pewno cała drużyna na to pracowała. No i rzeczywiście ta atmosfera w tym tygodniu jest lepsza i przyjemniej się pracuje na treningach. Z taką świadomością, że się wygrał ostatni mecz, ale na pewno nie ma mowy o żadnym rozluźnieniu, bo już w poniedziałek kolejny przeciwnik i tym razem przed własną publicznością trzeba zgarnąć 3 punkty. Bezpośrednio po meczu twoi koledzy mówili, mamy nadzieję, że to przełom, że to jest ten mecz, że to jest ten moment. I pewnie wszyscy kibice też taką nadzieję mają po tym nieszczególnym starcie w wykonaniu Lechii na boiskach Lotto Ekstraklasy. Ale tak jak powiedziałeś, każdy mecz jest inny. Jagiellonia Białystok, czołowa drużyna naszej Ekstraklasy, przyjedzie tu w poniedziałek. A wy nie wygraliście jeszcze u siebie. Ja nie wiem, czy ty znasz statystyki Lechii z ostatnich miesięcy. Tutaj rzadko komu udawało się wygrać, a w tym sezonie jeszcze nie ma zwycięstwa. No tak, w zeszłym sezonie Lechia u siebie stworzyła taką twierdzę, można powiedzieć, i mało kto potrafił tu wygrać. W tym sezonie jest inaczej, także trzeba czym prędzej przywrócić. Właśnie to, że tutaj jest ciężki teren i żeby rywale przyjeżdżali ze strachem w oczach i wychodzili na ten świetny stadion. Także ja dopiero zagrałem jeden mecz tutaj i mam nadzieję, że drugi już będzie wygrany. Rafał Wolski wrócił do składu, jest też Milos Krasić, byłeś ty, że wrócę jeszcze do meczu w Gliwicach. 3 kreatywnych zawodników, ale nie przeszkadzaliście sobie chyba, każdy z was miał określone zadania. No i trener Nowak dzisiaj zresztą na konferencji też podkreślał, że on taką koncepcję mniej więcej na ten środek pomocy ma. Oczywiście być może w innych konfiguracjach personalnych, ale nie boi się wystawiać obok siebie 3-4 kreatywnych graczy. Tobie pasuje takie granie? Na pewno jest to inne granie, bo wcześniej, czy to w młodzieżowej reprezentacji Polski, czy w ruchu grałem z takim jednym ofensywnym zawodnikiem, którym zazwyczaj byłem ja, ale na pewno to nie przeszkadza, że jest nas więcej i jest na pewno więcej możliwości. No i Miloš Krasić, jak i Rafał Wolski to świetni zawodnicy, bardzo kreatywni, także ta współpraca będzie, myślę, z meczu na mecz układać się coraz lepiej, obojętnie w jakim zestawieniu personalnym wyjdziemy, to z meczu na mecz musi być lepiej, bo zawodników naprawdę mamy świetnych, tylko czasem brakuje tego zgrania, ale mam nadzieję, że ten mecz w Gliwicach to był właśnie taki przełom i teraz pójdzie już z górki.